Witajcie, z tej strony Piorun Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku chciałem, żebyśmy sobie pogadali na temat superkomputera na Linuxie. Jakby ktoś chciał z Was sobie zrobić komputer na Linuxie, to mogę Wam dać od razu z buta jakąś konfigurację przeze mnie zrobioną. Jestem oczywiście w mocnej zmianie, mogę się walnąć, mogę se plemić. No niestety jestem zmęczony, mam do tego prawo, ale postanowiłem jeszcze się troszkę wysilić dla Was, żeby zrobić Wam ciekawy poradnik z tego, jak zrobić tak, żeby się nie narobić. A wiecie, że jak Piorun Elektryk coś mówi na YouTubie, to znaczy, że albo jest to ważne, albo jest to śmieszne, albo jest to tak cholernie poważne, że warto to obejrzeć. Przepraszam, że sobie wezmę, ale sobie od razu sprawdzę, czy jakieś aktualizacje na mojego superkomputera na Linuxie są. Spokojnie, wstrzymajcie się, za chwilę przejdziemy do wszystkiego. Brak aktualizacji. Nocne zmiany są ciężkie. Jakbym dorwał gościa, który wymyślił nocne zmiany, to bym go na kopach chyba wynosił. Przepraszam, że jeszcze sobie wezmę. Sorry bardzo, że ja sobie robię update jeszcze w międzyczasie, ale postanowiłem. Mamy wyczyszczone śmieci po starych pakietach i sterownikach. Dobra, możemy jechać dalej. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Piorun Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Witam serdecznie w dzisiejszym popierniczonym poradniku. Jak zrobić superkomputer na Linuxie? Jeszcze sobie przejdę tylko na swój kanał na YouTubie, bo chcę coś ogłosić. Tak, kanał na YouTubie, to jest mój kanał na YouTubie. To jest Galaktyka Andromedy, jakby ktoś nie wiedział. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, bo wasze pozytywne komentarze dużo dają i zachęcają mnie do kolejnych filmów. Fanfiki niebawem się pojawią, dajcie mi chwilę, bo ja ich nie piszę, ja je wymyślam, to jest moja alternatywna rzeczywistość, w której to się toczy. I powiem tak, co do fanfików, jeżeli ktoś będzie chętny słuchać sobie opowieści, to znajdziecie w playliście My Little Pony Historia Alternatywna. No, co do tego. Jeżeli chodzi o laptop Toshiba L30, to po prostu laptop działa dalej na systemie Linux Mint Cynamon 19.3 na dysku talerzowym 80 GB, dlatego że po prostu jego BIOS jest tak stary, że nie ma sensu update'u, bo nic to po prostu nie zmieni ani nie da. On nie będzie widział dysków SSD, sorry bardzo, ale przepaść pomiędzy interfejsem SATA 1, a SATA 3 jest gigantyczny, więc tego nie przeskoczę, nie będzie drugiego filmu z instalowania systemu, bo to nie ma po prostu sensu. Powiem Wam tak, ja przynajmniej dla Was, moi kochani widzowie, próbowałem to zrobić, a że się nie dało, no to sorry bardzo, ja też nie zrobię krzewu gorącego ogniem. Ale dziękuję za Wasze pozytywne komentarze i łapki w górę, bo to tylko mnie napędza do lepszych filmów. Akcelerator graficzny przyjął się bardzo miło. Co do gdzie jest Atlantyda, też niedługo będzie, bo to
Wiecie, to ja muszę się wziąć za to. Jak się chodzi na nocne zmiany czy drugie, to też nie jest tak, bo człowiek jest zmęczony. Dobra, nie będę pierdolił tutaj 3 po 3, tylko jedziemy z grubej rury, bo obiecałem, a głupio by było się nie dotrzymać z obietnicy. Dobra, więc temat kanału na YouTubie schodzi na pies, go tam trzaskał. Cofnijmy się do przeszłości. Na początku była płyta główna Asus ROG Strix B560G Gaming Wi-Fi 999 bitcoinów. Ja se robię złote. Jest to dobra konstrukcja dla początkującego użytkownika Linuxa. Wiecie, możecie zrobić tańszą. Ja to tylko mówię tak, jak ja bym robił to dla siebie, bo ja lubię wypasione rzeczy. To ma być super komputer na Linuxie, to ma być wyjebane, wykurwione w górę, to ma być takie, że ludziom na sam zdjęcie na Facebooku to ma kopara opadać. Dobra. Socket 1200, chipset B560, no patrzcie, antenka Wi-Fi, ale fajnie. No i co to ma? Fajne no. Mamy tutaj na przykład moduł TPM, ale to jest wbudowany już TPM w płytę główną, ale patrzcie, no zobaczcie, jak to zajebiście kurwa wygląda naprawdę. Tutaj sobie dajemy dysk na system Linux, tu sobie wpierdzielamy pamięci. Polecam kupić wszystkie cztery banki GoodRAM i RDM z zegarem 1200 mega, przepraszam, nie 1200, tylko 3200 MHz, bo to megahercy, nie megaherców. O jest. Zawsze się pomylę, bo to nie jest tak, że jak macie napisane na procesorze, że procesor obsłuży 2900 coś tam megahercy, to więcej nie wejdzie. Wejdzie, 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 wejdzie spokojnie. No. Mamy tutaj złącze USB 3.0, 6 razy SATA, blablabla. Jedno wejście na kartę akcelerator graficzny albo kartę RX 6900 XT. I tutaj możemy dać akcelerator graficzny, na przykład tutaj dajemy kartę Wi-Fi. Mamy, o, mamy jakiś lepszy kodek dźwiękowy, no patrzcie. Dobrze, jedziemy dalej. No i socket 1200, 11 i 10 generacja. Dlaczego ja cały czas wałkuję 10 generację albo 11? Do 11 generacji procesorów nie jestem dosyć przekonany, ale 10 generację polecę szczerze każdemu. I dlaczego taka płyta główna? Zobaczcie, mocarna sekcja zasilania. A co Piorun Electric zawsze mówi? Pierwsza zasada dobrego komputera na Linuxie. Zabezpiecz się w postaci płytę główną z potężną sekcją zasilania. Co już mamy? Dobrze, płyta tak wygląda. Według mnie zajebiście, jakieś tam podświetlenie. USB 3.0, USB pewnie do BIOSu. Tu mamy guziczek do BIOSu pewnie, oj, a tutaj jest BIOS, to jest jakieś czerwone, to USB 3.0, USB typu C, ale 3.0 to pewnie standard obsługi Wi-Fi 6, jakiś tam kodek dźwiękowy. To jest do HDMI, to jest właśnie do wyświetlania obrazu, tu możemy sobie podpiąć klawiaturę, no. Tak to wygląda. Nie ma więcej zdjęć, bo się żydzili. Przejdźmy niżej. Se możecie poczytać, róbcie sobie stop klatkę. Ja nie chcę się już wypowiadać. Pięknie to wygląda, Linux to będzie zapierdalał jak dzika świnia. No, rozwiązania dla najlepszego dźwięku. Ja mam u siebie w swojej płycie głównej to jest Gigabyte Z490 Gaming X, to jest ALC 1200. Ja mam kodek dźwiękowy. Że niby jak? Zakłóceń rozmów, dźwięk dwukanałowy dwukierunkowej redukcji zakłóceń opartej na sztucznej inteligencji. Terminator. Jeszcze tu wrócę. Hasta la vista, baby. Ej, wiedziałem, że wszędzie będą pchali SI, ale nie wiedziałem, że aż tu. Dobra, nieważne.
Rozwiązana do łączności sieciowej. Przeczytajcie sobie, jestem zmęczony po nocy, więc mam prawo mieć to gdzieś. No i jak widzicie, 1200 MHz, pójdzie 10, 11 generacja, socket 1200. No. No i to możemy OC do 5000 MHz, 4 razy, 128 GB max. No macie wszystko. Według mnie to jest doskonała płyta. Format MATX zmieści się spokojnie do obudowy. I powiem wam szczerze tak, polecam wszystkim pamięci Goodrama. Są niezawodne i są cholernie wytrzymałe. Dobrze, jedziemy dalej a propos dysku na taką krowę, która jest płyta główna. Dysk Goodram 256 GB M2 PCIe NVMe i RDMA. Ja pierdolę. Po nocy to człowiek ledwo widzi nawet. Oh, dobrze. Goodram. Dobra, przeczytajcie sobie, bo mnie już podwójnie litery widzę. Ale na pewno mogę już wam powiedzieć, że odczyt sekwencyjny to bynajmniej na poziomie 3000 megabitów na sekundę. Ludzie, to już jest nadto. Sprawdź, jakiej pamięci potrzebujesz. Nie, tam bez przesady. Powiem szczerze, na Linux wystarczy dysk taki o pojemności 256 GB. Spokojnie, spokojnie. Moi mili, zaraz dojdziemy do wszystkiego. No, maksymalna 3000, zapisu 1000. Spokojnie wystarczy. I 1 800 000 godzin. To jest jakieś prawie 120-130 lat. Ludzie, 130 lat ten dysk wytrzyma. Ocen pozytywnych. No to. O, przepraszam. Co o czym my mówimy? Procesor. Intel Core i9 12900KS, czyli możemy go podkręcać i tak dalej. 16 rdzeni, 3 coś tam do czegoś. A to pewnie wiecie, tutaj też wypisali wodotryski, jaki to efekt zajebisty i tak dalej. No, co do tego, to mogę wam powiedzieć tak, że do tej technologii Intel Trend Director nie jestem przekonany, dlatego że w Linuxie nie mówię, że musi, ale może ten dyrektor głupieć, bo wiecie, jak coś jest do wszystkiego, to jest kurwa do niczego. A jak znam dobrze intelowskie pojebane technologie, to dyrektor, który był w 10. generacji, był o wiele lepszy od tego. Hybrydowa architektura firmy Intel o wysokiej wydajności integruje dwie rodziny rdzeni w jednym procesorze Intel i9 12900KS, zapewniając płynne działanie wszystkich aplikacji. Technologia Intel Trend Director samodzielnie ustala priorytety i zarządza obciążeniami, wysyłając zadania do najlepszego rdzenia dla danego zadania. Srały muchy, kurwa, była wiosna, niechaj nam trawka równo rosła. Takie pierdolenie to mogą swoim pracownikom zyskać. Może się to walić w Linuxie, albo nie musi. Mam nadzieję, że Intel nie spierdolił sterowników na Linuxa pod ten procesor, bo jak coś, to naprawdę opierdolę was w mediach społecznościowych jak psów. Wybierz inteligentnie. Zastanawiasz się nad zakupem procesora. Nie wiesz, jaki Intel Core i9. Weź, człowieku. Ja się nie znam. Jak jest tyle superkomputerów na Linuxie zbudowałem. Jak ja bym się nie znał, to bym nie nazywał się piorun elektryk. O! Przepraszam bardzo, ale się walnąłem.
Przepraszam bardzo, moi kochani widzowie, ale się walnąłem, bo ja wam walnąłem procesor. Wiecie, walnąłem wam procesor. Walnąłem wam procesor, kurde. Na soket, wiecie, na soket, kurde, właśnie ten najnowszy. Spokojnie, jeżeli ktoś jest teraz wkurzony na mnie, to ma prawo do tego, ja przyjmuję cięgi od was. 11900KF. Dobra. O. Wiecie, bo ja sobie cofniemy się do płyty. Tak, sokiet 1200. Procesor. Ja się walnąłem trochę. No ale mniej więcej to jest to samo, mniej więcej to jest ta sama moc napisana i to ja nie mam tutaj, wiecie, moi mili widzowie, co zmieniać, bo to jest mniej więcej ta sama architektura. Tylko to jest 8 rdzeni, 16 wątków. To na cholerę tą pamięć oferują. Dobra. Wiecie, można się walnąć oczywiście. Dla was jeszcze, moi kochani widzowie, sprawdzę, czy nie ma innego procesora. 17 1000 1000. Dziesięć. Osiem rdzeni, 8, 16 rdzeni, sokiet 1700, 1700, 1700, 1700. Więc widzicie, no to ja dobrze wziąłem, że wziąłem ten, o. No, dobra, jedziemy pamięci. No ale widzicie, weźmy, przejdźmy niżej, no to mamy wszystko. 11 generacja, socket 1200 do 5.30, 8 rdzeni, 16 wątków, mnożnik 16 MB, zintegrowany układ graficzny. To jest ten nowszy układ 750, który w oparciu o SI. No i tu DDR4 3200 MHz, 13 nm, 125 W. Tu do tego procesora polecam chłodzenie Fera 5, bo jest do 220 W. Intel Hybrid Trending, Intel Turbo 2.0, Intel V Pro, Intel Optane. Nie wiem, po chuj tą pamięć tu dają. Dobra, przechodzimy do pamięci RAM. Tak jak mówiłem, jest to good RAM. Chwila. 2600, a zresztą, nawet, posłuchajcie, 2666 MHz spokojnie może być. Pojemność kości tutaj nie zmienię, to jest dobrze. Ale zmienimy sobie na tyle. 3200. Dwa moduły. Czyli kupujecie takich pamięci sobie 4. Dwa razy kupujecie te same pamięć. Wiem, że wywalicie prawie 700. Ale polecam, naprawdę szczerze od siebie polecam te pamięci. One są cholernie wytrzymałe i naprawdę mogę was zapewnić, że wam wytrzymają wszystko. No zresztą widzicie. Macie wszystko. Ja wam szczerze od siebie polecam właśnie te pamięci, dlatego że to jest nasza polska firma Goodram, która naprawdę trzyma standardy nie z tej planety. No i obudowa Silentium PC, coś tam. To jest buda, która ma pomieścić wszystko. ATX, Micro ATX. Zmieści się tam wszystko, nawet reaktor atomowy z Czarnobyla. Jądrowy. Jak to było? Reaktor jądrowy Kowalskiego. Tak. A gdzie by
Nie, gdzie były hamulce? Nie ma. Wiecie, żołnierzu, to zbędne. Da, samochód bez hamulc. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, pięknie by się komputer na Linuxie prezentował. O, pięknie. No i oczywiście, najlepszą wisienkę zostawiłem na torciku na sam koniec. Pokażę wam, jak się dobrze wybiera moje dzieci zasilacz. I teraz już każdy powie, że piorun pierdoli od rzeczy. Dobra, gadajta. Ale ja i tak będę pierdolił. Ja wam pokażę, jak się naprawdę wybiera zasilacz do komputera. Nie jakieś gówno. Tylko wybieracie z głową. Ludzie, z głową, z głową. Nie bierzemy takich śmieci. Bo to jest dla mnie śmieć. Tylko bierzemy zasilacz, który naprawdę jest dobry. I na przykład bierzemy. Się rozglądam. Tylko system Power 9, a to będzie mi potrzebny ten. Nie, to by było zbyt łatwe. Straight Power 11. Ja mam Straight Power 11 650 W. Zaraz ktoś się odezwie, dlaczego piorun polecać 1000 W zasilacz. A dlatego, no może trochę przesadziłem, ale 850 W dla was, moi widzowie, do komputera, do superkomputera na Linuxie, to będzie jak znalazł. Be Quiet Straight Power 11850 W 80 plus Gold. Poczytajcie sobie. Ja już nie będę czytał, bo już naprawdę tak mnie oczy napierniczają. Jestem po nocy, więc sobie odpuszczę czytanie. Ale wy sobie poczytajcie. Jak ja pokazuję taki zasilacz, wam każę kupić, to znaczy, że macie go kupić, dlatego że on zapewni wam wytrzymałość waszych podzespołów. Certyfikat Gold. Ja uważam, że moi widzowie uważam, że naprawdę ten zasilacz jest warty. I zobaczcie, przed zbyt wysokim napięciem, przeciwprzeciążeniowe, termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe przed zbyt niskim napięciem. Aktywny, modularny. Ja uważam, że ten zasilacz to wam spokojnie wystarczy i będzie dobry. No możemy wziąć, oczywiście, możemy wziąć 860 W, ale nie daję głowy, że to będzie. To ja wam polecam zasilacz, który wiem, że będzie działał, że naprawdę. Dodamy sobie jeszcze chłodzenie, bo chłodzenie procesora to jest bardzo ważny element. Procesory. Chłodzenie komputerowe, chłodzenie procesorów. Fera, Silentium PC Fera 5. Tak wygląda. Sam mam w komputerze, w swoim superkomputerze na Linuxie, sam mam te chłodzenie. W komputerze warsztatowym, jak widzieliście na filmie z przenosin jego, też jest to samo chłodzenie wsadzone. Korzystam, używam i mogę polecić bardzo serdecznie. Zresztą sami widzicie. Ja uważam, że jest zajebiście. Co do wentylatora, jest zajebiście wydajny. Szczerze, naprawdę jest zajebiście wydajny wentylator. Muszę pochwalić zespół SPC, że
Zrobiliście kawał zaje kurwabistej roboty z tym chłodzeniem. Dlatego kupuję tylko ferę piątkę do każdego komputera. Nieważne, czy się wciśnie do obudowy, czy się nie wciśnie. Mam to serdecznie w dupie. Procesor ma być dobrze chłodzony. Powiem tak, że dual, no teoretycznie tak, ale przez moje testy to powiem szczerze, że bardziej to się opłaca chłodzenie. Ale wielka kompatybilność z podstawkami jest, więc sami widzicie. TDP 220 W to już robi swoje. No i żywotność wentylatora 100 000 godzin, to też nie jest w kiju dmuchał. Zobaczcie, 285 pozytywnych ocen na 6 gwiazdek. No to ludzie, czego więcej chcieć? Okej, słuchajcie. I to było na tyle. Czekaj, będzie jeszcze. Czekajcie, będzie jeszcze suchar. Może od wujka Google'a, może on coś powie ciekawego. Opowiedz kawał. Opowiedz kawał. Co? Powiedz śmieszny żart. A, nie widzę. Coś nie idzie mu. Opowiedz dowcip. Tak, też mu coś nie idzie. Ale zrobimy inaczej. Puk, puk. Jak podaje synonim, najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne do słowa puk to psztęk, psztyk. No nic, coś dzisiaj nie chce mu się odpowiadać kimu w oko. No to więc widzicie, moi kochani widzowie, jak zrobić super komputer na Linuxie. Ja uważam, że ta płyta główna Asusa to pięknie by wyglądała w tej obudowie. A jeszcze z procesorem 11 generacji i pamięciami IRDM, GoodRama i dyskiem twardym SSD M2 IRDM, GoodRama, to naprawdę pięknie by to się prezentowało. Powiem wam tak, nieważne ile pieniędzy wywalicie na to, robicie to dla siebie i to dla was to ma być arcydzieło w pięknej tego postaci. Ja dla was przedstawiam ten zestaw, jakbym go robił dla siebie. Tak samo z dyskiem, byle kitu wam nie wciskam. Jak daję, to daję dla was dysk, który będzie dobry. Na Linuxa spokojnie wystarczy 256 GB. Możecie dać 512 GB, możecie dać nawet 2000 GB. To nic się nie stanie, to będzie tylko lepiej. Procesor. Procesor ma duże znaczenie, ale ja uważam, że na Linuxa 8 rdzeni fizycznych w ogóle wystarczy i liczba wątków 16 to już w ogóle jest. Ja u siebie mam 10 rdzeni 20 wątków. I to jest i 9, i 10 generacji. Pamięci też nie są w kij dmuchał. Najlepsze pamięci naszej polskiej firmy GoodRam. Czego więcej chcieć? A do komputera na Linuxie to w ogóle będzie latał ten komputer. Obudowa Silentium PC to też nie jest byle co. O, ktoś nawet zrobił zdjęcia, jak zajebiście to wygląda. No, Boże, drogi. Tylko płakać ze szczęścia. No, taki zestaw niszczycielski mieć w swoim pokoju, to każdy by chciał mieć. No. Naprawdę, super to wygląda. No i ode mnie perełka na tym torciku ślicznym, no to zasilacz Straight Power 11850 W. Jeżeli się nie, ze mną nie zgadzacie, macie prawo się nie zgodzić, macie prawo mi napisać pod filmem komentarz: nie zgadzam się z tobą, bo ja znajdę lepszy zestaw. Oczywiście, masz do tego prawo. Żyjemy w kraju demokratycznym, w którym każdy ma prawo wygłosić swoje racje. Nie będę nic do nikogo miał, ani nikogo obrażał.
Ale powtarzam i będę powtarzał, zachowujmy się uczciwie i z szacunkiem do innych osób na YouTubie. No. Koniec, chłodzenie do komputera, Fera 5. Polecam, będę polecał i nawet jak ludzie będą oczerniać te chłodzenie, to dalej będę je polecał, bo przetestowałem u siebie na 10-rdzeniowym procesorze i na starym FX-ie 8320 i daje to radę. Te chłodzenie daje radę i nawet FX 8-rdzeniowy od AMD, który jest z 2014 roku, nawet się nie rozpędza do 40 stopni na tym chłodzeniu. To już coś dużo znaczy. Chyba nie? No. Więc dzięki bardzo, że chciało Wam się obejrzeć ten film. Miło było. Trzymajcie się, idę w kimę, bo zaraz tu usnę i będziecie słyszeli jak chrapię. Dobra. Miłego dnia życzę Wam, przyjaciele, trzymajcie się. Piorun Elektryk, nie ma rzeczy, nie ma.